W ostatnim filmiku zastanawialiśmy się nad pracą wykonywaną przez rozprężający się gaz. Analizowaliśmy taki przykład z gazem zamkniętym w cylindrze z ruchomym tłokiem, obciążonym z góry tutaj jakimś ciężarem składającym się powiedzmy z drobnych kamyków. I byliśmy ciekawi, co się stanie, jeśli jeden z tych kamyków zdejmiemy. Zakładamy, że masa jednego kamyka jest mała w porównaniu z masą tego całego, tych wszystkich kamyków, którymi obciążyliśmy ten tłok. I wyszło nam, że praca takiego rozprężającego się gazu to jest ciśnienie razy zmiana objętości zajmowanej przez gaz, czyli inaczej razy powierzchnia tutaj tego tłoka, która może być, jak sobie tutaj rysowaliśmy, na przykład okrągła, ale niekoniecznie, może dowolny inny kształt, razy po prostu wielkość tego przesunięcia, które tutaj nastąpiło. Uwzględniliśmy sobie ten nowy wynik w pierwszej zasadzie termodynamiki, która teraz w tym nowym kształcie mówi, że zmiana energii wewnętrznej to jest dostarczone do układu ciepło minus takie wyrażenie, ciśnienie razy zmiana objętości. I też przeanalizowaliśmy sobie, że taki wzór w tej formie już zawiera w sobie obydwa te wzory, które mieliśmy tutaj. Ponieważ jeśli praca została wykonana nad układem, to wtedy zmiana objętości jest ujemna, mamy coś ujemnego, a tutaj minus. Minus z minusem się redukuje do plusa, czyli mamy plus coś dodatniego, plus dodatnią pracę. Z kolei jeśli to gaz wykonuje pracę, to się rozpręża, zmiana objętości jest dodatnia, bo objętość rośnie, czyli mamy coś dodatniego razy minus, więc tutaj do tej zmiany energii wewnętrznej wchodzi tutaj wyraz ujemny. Minus coś dodatniego, minus dodatnia praca wykonana przez gaz. To takie podsumowanie. Dobrze, a teraz spróbujmy sobie to, czego się dowiedzieliśmy w poprzednim filmie, odnotować sobie na wykresie zależności ciśnienia od objętości. Czyli na tej osi pionowej mamy ciśnienie, a na osi poziomej mamy objętość, tak standardowo się to zaznacza. I powiedzmy, że tutaj jest ten makrostan, z którego startowaliśmy. Załóżmy taki odpowiadający o tej sytuacji, która była tu. No, póki będziemy coś rysować na wykresie, to sobie to tak powiększymy w ten sposób. I mówiliśmy, że po zdjęciu jednego kamyka z naszego tłoka zmiana następuje w taki sposób, że podczas gdy ten tłok podjeżdża do góry, ciśnienie jest stałe, tak, a więc zmiana następuje jakoś o tak, w ten sposób, tak, tutaj nasza objętość się zmienia od tej wartości do tej, o taką maleńką wielkość delta V, natomiast ciśnienie w czasie tego podjeżdżania jest stałe, a kiedy już tłok podjedzie, zatrzyma się, to już bez zmiany objętości obniża się ciśnienie. Tak, i tutaj w tym miejscu się stabilizuje nowy makrostan. Tak, może raczej powinniśmy tutaj na tej drodze makrostanu nie ma, więc powinniśmy raczej tutaj taką przerywaną linią to tak oznaczyć. Natomiast makrostan się stabilizuje dopiero w tym miejscu. Ale rzecz w tym, że zgodnie z tym naszym wynikiem, zgodnie z tym, że praca wykonana przez gaz wyraża się o takim wzorem, to można powiedzieć tutaj na tym wykresie zależności ciśnienia od objętości, że praca wykonana przez nasz gaz jest określona przez pole powierzchni o takiego prostokąta. Prawda? Ponieważ ten bok ma długość równą ciśnieniu panującemu podczas gdy tłok podjeżdża do góry, natomiast ten bok ma długość tej zmiany objętości. Wobec tego rzeczywiście tutaj taka elementarna praca podczas takiej niewielkiej zmiany to jest właśnie pole powierzchni takiego prostokąta na tym wykresie ciśnienia, zależności ciśnienia od objętości. Tak, podobnie teraz, gdy będziemy zdejmować z tłoka następny kamień, to znów najpierw bez zmiany ciśnienia będzie nam się zwiększać objętość, a następnie, kiedy ustali się objętość, to ciśnienie się dostosuje i ustali się nowy makrostan. Nowy makrostan znajduje się tutaj. I w tym kolejnym kroku znowu praca się wyraża polem powierzchni o takiego prostokąta. I tak dalej. Tutaj jeśli cała nasza przemiana, tutaj powiedzmy, że te makrostany rysowałam dosyć rzadko, ale załóżmy, że one były jakoś gęściej ułożone. Tak, i dochodzimy w ten sposób na drodze takich kroków aż do naszego nowego makrostanu. To tutaj można by powiedzieć, że praca wykonywana przez gaz na drodze od tego makrostanu do tego, powiedzmy, kiedy zdejmujemy po jednym kamyczku, tak, że zostajemy z połową tego ciężaru, który był na początku, że ta praca to będzie po prostu pole powierzchni pod tym wykresem w zależności ciśnienia od objętości. Oto pole. Tak, tutaj możesz zwrócić uwagę, że jeśli tutaj posługujemy się takimi prostokątami, no to tutaj zawsze będzie jakaś taka różnica, prawda? Coś będzie wystawać. Ale teraz z kolei, jeśli znasz
choćby elementy analizy matematycznej, to wiesz, że jeśli się z tymi małymi zmianami delta V dąży do zera i dąży się do takich infinitezymalnych, czyli nieskończenie małych zmian, to wtedy rzeczywiście suma pól takich prostokątów będzie dążyła do faktycznej wartości pola powierzchni. I wtedy coś takiego, taka suma takich prostokątów o infinitezymalnych szerokościach, to jest znana nam z analizy matematycznej całka. I wtedy po prostu, jeśli na wykresie ciśnienia, zależności ciśnienia od objętości, mamy tutaj powiedzmy jakąś krzywą łączącą jakieś dwa punkty, tak, to pole pod takim wykresem, pole powierzchni, to będzie właśnie całka od tego ciśnienia początkowego, które mieliśmy, do ciśnienia końcowego, z takiej funkcji właśnie ciśnienia wyrażonego w funkcji objętości po objętości. I coś takiego to jest właśnie praca wykonana przez gaz podczas rozprężania się od tego stanu do tego. Tak, no tutaj w tym naszym przykładzie zdejmowalibyśmy duże kamienie, to byśmy rzeczywiście mieli takie grube prostokąty, natomiast jeśli byśmy usuwali na przykład maleńkie ziarenka piasku, byśmy wtedy po pierwsze mieli proces bliższy procesowi kwazistatycznemu, bo byśmy przechodzili pomiędzy makrostanami, które są bardzo bliskie sobie, więc ten czas potrzebny na stabilizację byłby bardzo malutki. Natomiast gdybyśmy zabierali właśnie duże kamienie, to byśmy prawie tak jak przy zabraniu od razu połowy ciężaru w naszym jednym z wcześniejszych filmików, byśmy nasz układ wyprowadzili w ogóle ze stanu równowagi termodynamicznej, byśmy mieli różne ciśnienia w różnych miejscach, nie mielibyśmy dobrze ustalonego makrostanu. Natomiast jeśli robimy to rzeczywiście na drodze bardzo małych zmian, tak jak sobie wyobrażamy, powiedzmy zabierając, nie wiem, jedno ziarenko piasku za każdym razem, możemy się zbliżyć do tej idealizacji w taki sposób, żeby te zmiany objętości rzeczywiście dążyły do takich wartości infinitezymalnych i zakładając, że nasze procesy są właśnie takie wyidealizowane, kwazistatyczne, możemy powiedzieć, że właśnie praca się wyraża taką oto całką, czy inaczej polem powierzchni pod takim wykresem. Tak, więc tutaj, tak jak już sobie powiedzieliśmy, tutaj zabieraliśmy kamyki, gaz wykonywał pracę, zmiana szła w tym kierunku, objętość rosła, więc zmiana objętości była dodatnia. Praca wykonywana przez układ równa ciśnieniu razy zmiana objętości była większa od zera. A teraz wyobraźmy sobie, że idziemy po tej samej czy po jakiejś innej drodze w drugą stronę. Tak, może na nowym rysunku, żeby już tego nie zaciemniać. Tak, tutaj mamy ciśnienie, tutaj mamy objętość. Mamy ten stan, który oznaczaliśmy jako drugi, ten jako pierwszy. Idziemy po jakiejś drodze w ten sposób. I co? I tutaj zmiany objętości są ujemne, tak, bo objętość maleje, więc każda taka jedna zmiana objętości jest mała, również jest ujemna. Tak, praca wykonana tak jakby przez układ, wyrażona dokładnie tym samym wzorem, ciśnienie, czyli ciśnieniem pomnożonym razy zmiana objętości jest ujemna, czyli dla wtajemniczonych znających analizę matematyczną tutaj taka całka miałaby odwrócone granice i wynik byłby ujemny, równy minus temu dodatniemu polu powierzchni. Pole powierzchni fizycznie po prostu jest dodatnie, natomiast tutaj mielibyśmy w wyniku minus coś dodatniego. Ale za to możemy powiedzieć, że praca nad układem to jest właśnie dodatnie pole powierzchni pod tą krzywą. Tak, i to już jest większe od zera. Tak, praca nad układem to jest dodatnie pole tutaj pod tą krzywą. I teraz dochodzimy tak naprawdę do najważniejszej rzeczy, najważniejszej koncepcji. Mianowicie powiedzmy, że mamy na wykresie zależności ciśnienia od objętości dwa jakieś makrostany. I załóżmy, że najpierw idziemy od pierwszego makrostanu do drugiego, po jakiejś drodze w tym kierunku, a następnie wracamy po jakiejś innej drodze w tym kierunku. I co możemy powiedzieć? Więc tak, praca wykonana przez układ, tak jak sobie mówiliśmy, kiedy idziemy tutaj w ten sposób, gaz się rozpręża, wykonuje pracę, praca wykonana przez układ jest wyrażona polem tutaj pod tą górną krzywą, tak? Praca wykonana przez układ, dodatnia. A następnie, kiedy następuje powrót z tego makrostanu do tego, to ktoś z zewnątrz wykonuje nad układem pracę wyrażoną przez to pole powierzchni. Tak, a wobec tego praca w całym cyklu, tak sobie to napiszmy, to będzie praca wykonana przez układ tutaj na tej drodze, minus, tak, tutaj ta praca w całym cyklu wykonana przez gaz.
tak? To będzie praca wykonana przez gaz tutaj na tej drodze od pierwszego makrostanu do drugiego, minus praca wykonana przez kogoś z zewnątrz. A taka różnica to jest różnica tego pola zaznaczonego na pomarańczowo i tego pola zaznaczonego na zielono, dwóch dodatnich pól powierzchni i jest ona równa temu polu powierzchni zaznaczonemu tutaj, zakreślonemu przez tą pętlę. Tak, zaznaczę tak symbolicznie, jest to po prostu pole powierzchni tu zaznaczone w ten sposób na rysunku, czy też dla wtajemniczonych, znających analizę, jest to całka po takiej zamkniętej pętli ciśnienia po objętości. I to jest po prostu praca wykonana przez układ, dodatnia praca wykonana przez układ. Tak, i tutaj warto zauważyć, że jeśli taka pętla jest zakreślana zgodnie z ruchem wskazówek zegara w ten sposób, to można sobie wyobrazić, że na wykresie pole tutaj to dodatnie, jakby pod wykresem pokonywanym w stronę rosnących objętości jest większe niż to pole tutaj zakreślane w stronę mniejszych objętości, to wówczas to układ wykonuje pracę. Sumarycznie praca dodatnia została wykonana przez układ. Natomiast jeśli pętla jest pokonywana w kierunku przeciwnym, tak, to widzimy wtedy, że tutaj ta dodatnia praca wykonywana przez układ jest mniejsza niż praca wykonywana przez kogoś z zewnątrz, więc sumarycznie nad układem wykonana praca. A i tutaj jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, którą warto wiedzieć, to, że jak pamiętamy, energia wewnętrzna to jest funkcja stanu. Więc jeśli obiegniemy taką pętlę, tak, to po powrocie, po obiegnięciu takiej pętli, tutaj zmiana energii wewnętrznej jest równa zero, bo powróciliśmy do tego samego makrostanu, a energia wewnętrzna jest funkcją makrostanu, więc jeśli makrostan jest ten sam, no to i energia wewnętrzna jest ta sama. A wobec tego, jeśli tutaj powiedzmy układ wykonał dodatnią pracę, równą tutaj temu, co sobie napisaliśmy, tak, to układ wykonał, więc tutaj mamy minus tą pracę wykonaną przez układ. No i żeby tutaj mogło być zero, to tutaj musiało być dostarczone z zewnątrz jakieś ciepło. Ale tę myśl będziemy rozwijać w następnych filmikach, a na razie skończymy. Do usłyszenia.